konia walonego. Z kim wolisz? Ja na TPK. To ja konia będę walił. Ja jadę na tory. A no, ja jadę G3. Dobra. Mauryso, dajesz dzisiaj szansę PZ75? No dobrze. Życzę dużo spokoju, cierpliwości i meliskę sobie wypij od razu. Chętnie zobaczę, jak grasz BZ75, pośmieję się trochę. Podeślij powtórkę potem najlepszą, jaką będziesz miał, bo chętnie zobaczę, jak grasz tym czołgiem. To może być jedna z lepszych bitew w twoim wykonaniu. Masz turbo? Nie. Co? Mam stabilizator automata. Nie widzę. Nie widać, nie widać. Ja siema, Gniewko! Ja stąd uciekam. Bo na C3 nic nie ma. Przynajmniej ja nic nie widziałem. Nic nie ma, nigdzie nic nie ma. Tu uważaj, bo jak będziesz przejeżdżał, to możesz dostać przeszkodę. Wiem. Dawno nie grałeś, mogłeś zapomnieć. A tu nic nie ma. No ja nic nie widzę. Może ja zostałem, ktoś kapa? Jeden tu może? Czy ja ten za ten budynek? Ja już jestem. Uuu. No i co? Dobra, kapuj, jest dobrze. Grabik, już cześć multi. Powtórka. No, jadą. Zagrałem na koniec jedną gierę babokiem, bo już z tym jest dobrze, to tak. Psychicznie i jakoś tak. Nie, ustaw się, no, tak złotych. Jak stoisz, ja będę spotował to. W środek przynajmniej. O, koń chyba będzie środkiem jechać. Czekaj nam. Ale... no, z tej mniej w pozycji przewidywalnej. Jedzie koń. Ładnie. Trzeba kierować. Ej, nie chcemy ten? W konia? Czekaj, wiesz co, ja podjadę może tutaj. Wychyla Lewandowski. No, widzę. Mierzy w ciebie przy ścianę. Nie, w ciebie. Patrz sobie lewo. Ja spróbuję dać w konia. Nie trafiłem. Bądź safe od konia, ja tutaj trzymam TPK. Siema, Drabik już. Nie patrz, nie pikuj, patrz sobie lewo. Ja patrzę konia. Tak, żebyś tylko od konia nie zebrał, żeby oni musieli wjechać. Nie widzę, on tam chyba od lewej piknie. Hmm. 40 sekund. A jesteś safe tak, żeby nie zebrać od niego? No, tak. On może też na przykład tędy pojechać. Dookoła. A no. Tepek. No i trzymaj pechę na konia, jak on będzie jechał. Nice. Dam jedną. Może nie polosuje. No kurde, 802. Ale wysokie losowanie.
Nie. Wcześniej 791 jeszcze, kurde. No, fajne rolki. O kurde. Ja no, z Falką będzie najgorzej. W sklejce. Właśnie, co można mu zrobić w sklejce? Posmyrać. A heka, na heki się przełączasz. A jedź tego, tory. Bo widziałeś, respy zmienili w turnieju. Ta lepsza strona ma jeszcze lepszego respa. Nie dość, że była już lepszą stronę na początku, to jeszcze lepszego respa ma. Ja się spróbuję to przestrzelić, no, jakby jechali. Chociaż pewnie Tory zagra Falcon. Nic nie ma? Nic nie widzę, no. Zasięg mam za mapę. Może załogi nie masz? Za mapę mam. Przejechałem. Kurde, ja w sumie to powinienem spotować też. Chyba nie spotowałem. Są mocni. Mają niemieckie czołgi. Polska versus Niemcy, widzowie! Was ist das? No. Co teraz? A co jak jadą torami? Nie ma... Nie, oni przejechali albo strzelili tam. Bo tam jest połamane. Ma się młodziki. Na oddalanie legit. Co robimy? No... Możesz podjeżdżać, no. Ja też będę podjeżdżał w sumie. Dalej? No... Aha, plecy jednak. Oho. O nie. Dobra, mówi, robimy to. Patrz teraz. Nie pikuj na razie. Ja ich porobię sam. Ale dałeś mi scam info takie, że szok, co nie? No, FKKD. W ciebie, we mnie. Ja mam wieżę rozwaloną. To fajnie. To dobrze się składa. Jeszcze jakieś problemy mamy? Ja mam jeszcze kierowcę zabitego, nie? No okej. A, odbił się bot. Nice, multi robisz to. Ja się muszę z nim skleić. Mamy to! Kurna! Jest moc! Polska górą, widzowie! Polska górą! Nie wiem, co ja będę robił. Teraz pytanie, czy ja ich zdążę spotnąć? Mając turbo, tylko mam zwykłe. Ta, spotniesz, kurna, już. Multi, jedź... Oni są ghostem, to jest duch, mordo, to jest duch. Jedź tu. Gdzieś. I z APK załaduj, nie? I tam celuj. To oni mają Kalisz. Ducha! To są z Ukrainy chyba. Ukraiński duch. Ghost of Ukraine. Widzisz? To nie mam szans takimi. Jest. Koń będzie wolniejszy. Powinieneś dać. W konia, dawaj! No jak? Dał! Nice! Kurde. Widziałeś? Siema, Paweł. Weź sobie ten, podjedź tutaj, będziesz celował. Ja patrzę ten przejazd. Ten tu.
Chociaż wątpię, że oni się ruszą. Pewnie oni się stąd już nie ruszyli. Ale ty ich hejtujesz. Nie no, no pestka ten, nie? Za darmo, 2000 przewagi. Czy jedziemy jakoś na nich? My też mieliśmy 2000 kurna straty i wygraliśmy. I to bez straty czołgu, więc zobacz, kurde, to tak nie działa. No. Przewagę zawsze można stracić. Ej, czy kapa? Czy może kapa pojeść? Bo ja to i tak spotuję. Chociaż czekaj, a? No nie, no co ty. A, ja to spotuję. Nie, no pojedź sobie kapa. Tu, stań przy tym. Aż będę tu stał. Ej, a strzelisz mi w ten murek? Ten tutaj? O. Ej, tu chyba coś jedzie. Tak, jedzie coś. Tu, za tym. O, C0. No. To nie jest. No, trzeba wyrównać HP, no. Co robić? Nie kapować? No, teraz nie. Weź może zrób sobie skrapa ten. Zobacz, czy tu E5 nie ma. Działem ten piknik. I minus 400. Nie no. Ja tylko tak potrafię pikować. Nie mam spota. No, ja też tu już nic nie widzę. Jest. Nice. I wiesz co? Dawaj, jedziemy może do przodu, co? Koniec tam. Schowałem się. Nie zebrałem. Dobra, nice. Dobra, dobra. Ale większą przewagę. Mają dwa czołgi obite. Jedzie. Kurna, lol. Co? Dostałem od konia. To był hack. No. Jadę na ciebie. Masz mu? Ładuję. No ja go chyba skończę, nie? No nie wiem. Pasowało. Nie przebiłem. A to co robimy? Weź ten pomóż, bo ja nie wiem, czy mi polosuje. Trzymaj się sekundziek. Ale patologiczna bitwa. Ale Menda mi gąskę dała. Kurde, no i wszystko muszę robić co? Jak? Dwie pechy dałem. Ty... Ale ja spotnąłem. Ciekawe, czy jakbym wziął TPK, to czy by było lepiej? Szkoda, że ten Polacy. No tamci poprzedni to kurna mieli jakiś siódmy zmysł. Nawet nie szósty, siódmy. Jedziemy tędy? Okej. Może być, chociaż nie wiem, czy zdążymy beczkę przestrzelić. No nie. Jest sens z TPK ten walić, czy nie? No nie wiem. Co mam ci powiedzieć? Wszystko zależy, zobaczymy no. Zobaczymy jak są ustawieni. Ja to będę chciał trafić od tego kurna za drzwi. Jak trafię, ja to już będę zadowolony. Ja do jabłka tutaj. Każdy ma jakieś cele w życiu. Ja mam cele strzelić. I trafić. I może przebić. A to już trudno. Celujesz tutaj? Nie. Ja mierzę przed siebie. O, nie wiadomo gdzie oni są. Czy to trap? A weź podnieś, jest. Będzie tak, że... Taka beczka może kapa? Powiechać jakoś? Może być za budynkiem. No, albo Hila może grać. No Hila chyba. To tłopaj. Czekaj, on zniknie. Dawaj, jedź. Co? Musisz zebrać. I idziemy? Idziemy. Tak. Zaryzykujemy.
Od razu sklejkę i załaduj apeki. Nie no, ja chcę go minąć. No dobra, dobra, no. Na górze jest! Wiem, widzę. Beczka minus jeden, nie trafia. Magazyn ma uszkodzony. Nie trafił, dobra. Nie. Zasłoniłeś mi strzał. No wiem. Kurde, że się od tego tak odbija. Cofnij na kapa, nie? Nie, ten, ustaw się przodem, żebyś to też celował. Będzie jeden za jeden. Albo dwa za jeden max. Pewny apek. Ram? Załaduj hajeka. Wiesz, gdzie przebić beczkę od przodu z hajeka? Nie. W te policzki, takie od przodu. Na kadłubie. Nie przebiję go hajekiem. Przebijesz. Jakie policzki? No na boku, na kadłubie masz takie policzki, ubeczki. Na górnej płycie są. Po lewej i po prawej stronie. Tak jakbyś chciał w bok strzelić od przodu. Nie wiem, jakby powiedzieć. Ale kadłuba czy na wieżę? Kadłuba. A coś takiego, jak coś takiego robi? Na razie nie strzelaj. Wiesz co, weź wyjedź bokiem i daj mu tam, bo trzy peski przeżyjesz. Dwie znaczy. Daj mi traka. To na razie nie strzelaj. Nie mam zestawu naprawczego. Nie strzelaj. Nice. Ja zrąbałem, ja TPK nie mogłem przejść. Wiem, widziałem. Bo ja rozmawiałem w tym czasie i kół trzymałem. To mi ciężej. To jest samo czołg samogrający. Mhm, na pewno. Co zrobić mam? Gramy mida? Tu? No to już możemy się pakować. Oni mają chyba fioletowe rzeczy na tych. Też mam. Ja nie. No. Jestem biedny. Ja czerwone mam. Gram. Z czerwoną załogą oczywiście miałem na myśli. Mamy gorszą stronę i jedziemy na środek? No, pojedź sobie tu przy kamieniu i celuj w tą stronę. Tą. Nie podobają mi się te twoje pomysły. Sabotaż. Robisz sabotaż w turnieju. I uważaj, bo kąt będzie od prawej pewnie. No i to co ja mam zrobić z tym?
Gramy od prawej strony kamienia na konia, jeśli będzie. Albo choć ten, przejedziemy przez tory, albo ty chociaż przejedziesz. Teraz? Dami. No i co ja mam zrobić? No musisz przejechać, przejdź przez tory, przejdź. I na razie nie pikuj. No ja leję konia. No, to musisz w konia wjechać. No leję go. No. Aha. Zbiornik dwa razy. No, jedną peskę zrobiłem. Dwie za darmo zebrałem. Tak bym dał jeszcze więcej 7. No i co? No i ten Lewandowski nie był dobrym wyborem, no. Nie, no tak szczerze, bo ulti mogłeś lepiej zagrać. Nawet jakbym wszystkie przebił, to i tak by to nie wystarczyło, żeby wygrać. Znaczy, gdybym nie zabrał dwóch pestek za free, to dałbym jeszcze więcej 7.